Jak zostałem zawodnikiem MMA? Kolejny odcinek, w którym staram się przybliżyć Wam historię tego, jak zawodnicy doszli do tego, że są zawodowymi zawodnikami MMA, a moim i Waszym gościem w dzisiejszym odcinku jest mistrz dwóch organizacji Babylon i FEN, Daniel Rutkowski. Witam Cię serdecznie. Witam, witam wszystkich. Daniel, no pierwsze pytanie, które zadaję każdemu zawodnikowi w tej serii, brzmi: kiedy pierwszy raz zetknąłeś się ze sportami walki, co to było, w jakim wieku? I tutaj domyślam się, że w Twoim przypadku to były zapasy. Tak, jak najbardziej. Pierwszym i ostatnim moim sportem tak naprawdę były zapasy. Tak, wszystko urodziło się w ten sposób, że bracia starsi chodzili, ale jako głównie aż bardzo... Bardzo chodotliwy, latał wszędzie, no to zabrali i mnie, no i tak mi tak się spotkało, tak mi się spodobało to, przerodziło się to w moją pracę, w moje hobby, we wszystko. A ile miałeś lat, jak poszedłeś na pierwszy trening zapaśniczy? Czyli miałem chyba 6 nawet chyba lat, taki jaki gówniarz byłem, ja to tam bardziej przychodziłem, latałem sobie po drabinkach, bracia ćwiczyli, a ja tam się bawiłem naokoło, jak to dzieciak bardzo ruchliwy. No i tak jakoś się to przerodziło w to, co to jest teraz właśnie. No dobra, no i był moment, w którym, tak jak sprawdzałem sobie gdzieś tam twoje osiągnięcia, to od 2009 roku praktycznie co roku był medal na zawodach zapaśniczych. I powiedz mi, kiedy przyszedł ten moment, że stwierdziłeś, że chciałbyś spróbować swoich sił w MMA? Ten moment przyszedł, tak naprawdę dałem sobie ostatnie szanse do Igrzysk Olimpijskich, które miały być w Londynie, dobrze mówię, Londyn 2012, później 2016, co było w 2016? Oj, nie powiem Ci, 2012 był na pewno Londyn. Tak, 2012 Londyn, później Pekin. Zaraz sobie sprawdzimy. Już tak kurde nie pamiętam. Dobra, tak jak mówię właśnie, miały być te igrzyska i co? Byliśmy na turnieju tak naprawdę, byliśmy na turnieju na pierwszych w historii ogólnie igrzyskach europejskich, które odbyły się w Baku. I tak naprawdę jakoś przez tą moją karierę zapaśniczą, przez te wszystkie umiejętności, jakieś tam moje osiągnięcia, dałem sobie tak naprawdę ostatnią szansę. Jeżeli na tych zawodach powiedziałem sobie, że jeżeli na tych zawodach sobie coś powalczę, to oczywiście dalej walczę o marzenia i próbuję, jak nie, no to przebranżawiam się na zawodnika MMA i będę próbował swoich sił właśnie w MMA. 2016 rok to była Brazylia, Rio de Janeiro. Rio, no właśnie. No dobra, a pierwsze treningi rozpocząłeś kiedy MMA? Jakoś właśnie akurat coś koło tego, że wtedy, tak? 2015 chyba 15 czy 16, 15 chyba rok. W 2015 był właśnie Igrzyska Europejskie w Baku i tak jak mówiłem, tamten moment był taki przełomowy, kulminacyjny w tym moim sporcie zapaśniczym, no i tam miało być deklaracja w te czy we w te, no i okazało się, że nie wyszło, jak wszystkim z naszej kadry, no i jestem teraz tu, gdzie jestem. A powiedz mi, czy ty miałeś jakieś amatorskie starty w MMA? Amatorskie. Dwa razy chyba byłem na Mistrzostwach Polski, ALMA. Tak, dwa turnieje i raz walczyłem amatorsko w Irlandii, bo tam chciał mnie trener właśnie sprawdzić, czy coś tam potrafię, no i to były właśnie moje amatorskie. Ten background zapaśniczy, który wyniosłeś przez tyle lat z tej zapaśniczej maty, pomógł Ci w tych pierwszych treningach MMA, bo jednak zapaśnik to jest człowiek, który jest obdarzony dużą siłą, dużą taką gibkością i to jest jednak sport, który przez wielu jest uznawany za najlepszą bazę do MMA. Tak, myślę, że właśnie to całe życie zapaśnika tak nas przystosowało do tego, co jest teraz. W tym akurat sporcie MMA jest bardzo, bardzo ważną rzeczą i nikt nam tak naprawdę tego nie odbierze, tej naszej siły, gibkości, wytrzymałości, ogólnie po prostu takiej ogólnorozwojówki całej, jaki ma zapaśnik. No i jak najbardziej myślę, że to przede wszystkim to pomogło mi właśnie w tym sporcie MMA, w którym tak naprawdę do tej pory się wszystko to fajnie rozwija. A powiedz mi, po tej walce, którą stoczyłeś w Irlandii, ona była wygrana? Jak najbardziej. To pierwszy miałem amatorską. Tak jak mówiłem, musiał trener sprawdzić, czy
jakkolwiek tam oczywiście coś potrafię. I żeby nie zapomnieć, nie, to tak, walczyłem z jakimś właśnie ruskim, jakimś z ruskim walczyłem i wtedy właśnie pokazałem swoje umiejętności, że jednak jestem czegoś wart. I to była jedna walka właśnie amatorska, tak jak mówię, w Irlandii, a już później pokazałem, że wszystko jest w porządku, więc mogę je zawodowo walczyć. No właśnie, i rozpocząłeś swoją zawodową karierę i przyszły dwie porażki z rzędu. Czy to nie podłamało cię trochę? Nie, właśnie swoją zawodową karierę, jeżeli chodzi o MMA, to miałem w Polsce jeszcze. Tak naprawdę, o, powiem tak. Byłem na Igrzyskach Europejskich w Baku, gdy wróciliśmy bodajże we wtorek, to w środę kolega zaproponował, czy po prostu nie chciałbym sobie zawalczyć na gali takiej w Bielsku-Białej. I tam namawiał, mówię, co mam nie spróbować, no i sobie po prostu pojechałem, no tam na 70 chyba 3 kilo wtedy walczyłem. No i pojechałem, spróbowałem i bardzo mi się właśnie od tamtej pory się tak to spodobało, że jestem aż do dzisiaj. A powiedz mi, jak przestawiałeś się z zapasów? Wiadomo, sport chwytany na te stójkowe treningi, to były jakieś problemy, czy od razu chwyciłeś, że tak powiem, bakcyla i wszystko szło dobrze? Nie, no zdecydowanie były problemy, to kurczę, tą bazę zapaśniczą, którą mamy, to jest takie stricte takie mocne, siłowe przygotowanie i to całe ciało było takie zbite, takie całkiem na inną pracę przystosowane. Jak tak naprawdę 3-4 miesiące walczyłem z wytrzymałością rąk, barków, żeby te ręce jakoś mogły się utrzymać czy pracować w innej pracy tak naprawdę. No, to było to. I to było tak naprawdę najlepsze w tym wszystkim. Powiedziałem, że każdego dnia idę po coś, że każdego dnia jest coraz lepiej, jakieś tam kilka procent się poprawia, że te rączki już coraz wyżej się układają, że jednak ta obrona, ta garda, wszystko się fajnie trzyma. No i tak fajnie to do przodu szło. Twoja historia, miałeś 6 lat gdzieś tam, jak zaczynałeś przy tych sportach walki się kręcić. Gdyby słuchali nas tutaj młodzi adepci, którzy chcieliby gdzieś rozpocząć swoją karierę ze sportem i gdzieś w przyszłości stać się zawodowymi zawodnikami MMA, co byś im poradził? Co jest takie najważniejsze w byciu sportowcem, w byciu zawodnikiem MMA? No, przede wszystkim najważniejsze to jest to, żeby nie wiem, chodzić z pasją sobie, ćwiczyć oczywiście. Nawet nie mówię, żeby szli akurat na zapasy, bo to jest bardzo ciężki sport, ale ta determinacja, to zaangażowanie w głównej mierze, żeby iść i robić po coś to robić, tak? Czyli jak już ćwiczymy, staramy się, uczymy się, no to róbmy to po coś, z chęcią, nie za karę przede wszystkim, żeby nam to sprawiało przyjemność. Słuchaj, ja Ci dziękuję, że podzieliłeś się swoją historią z naszymi słuchaczami. Życzę Ci zdrowia w tej obecnie panującej sytuacji z koronawirusem i szybkiego powrotu do walk. Dziękuję serdecznie. No, tak jak mówimy, teraz jest trochę ciężko, ale robimy, pracujemy dalej nad swoimi jakimiś tam brakami. No i oby to wszystko znowu jakoś fajnie się układało do przodu. Dzięki. Dzięki serdecznie. Pozdrawiam.